Witam moich widzów. W dzisiejszym odcinku przyjechałem do Mateusza, tak jak widać firma Agromati, skup zbóż i kukurydzy, kupić dla taty kukurydzę, bo bieduje, że mocno kaczki się teraz niosą, a nie ma kukurydzy, bo chce handlować jajkami od kaczek i potrzebna jemu kukurydza. O, witam, no, cześć panowie. Masz tą kukurydzę? Chodź. Cześć. Jest? No coś tam się znajdzie. Jest na pewno, tak? No jest na pewno. O, to pasuje. Tylko nie wiem, ile jej brać. A prawda, ile teraz kosztuje tona? 800 zł. O, to niedrogo, to można brać. Można nie? brać, to nie to, co w tamtym roku. No, po ile było? 1500 chyba, tak? No, 1400, 1500. No, a po 800 zł to można brać. Stary będzie kaczką dawał. Tak jest. Jajek będzie do oporu. Jedna kaczka będzie podwójne jajka niosła. No. O, żółtka. No, to tak, będzie no. Interes, jak dwa żółtka w tej kukurydzy. No, to tak. No. To dobra, to co, idziemy. Załadować, tak? Chodźcie, no. O, tam live. To co, to jest ta kukurydza? Starczy tak? Nasypać woreczek? No, co? Ile jej tutaj, ze 100 ton? Nie, trochę lepiej. No. 300 może jest. Ważne, że sucha. Wczoraj zawołam tutaj człowieka, kierownika magazynu. A, chodź no to tutaj, wołaj. Panie kierowniku. Dawaj jakiś woreczek, jak coś. O, jest worek. O, jest worek. Duży Big Mac czy mały sobie życzy? 60 nie podniesie dużego, boję się. No to tego. Malutki, o zobacz, widzisz jak przygotował, jak to lala dla ciebie. O. Bierz no łopatę. Chodź, weź trzymał ty za uszy. I bierz ty bierz dużą łopatę, a nie mało. Ja wolę małą. Zobacz jaki symulant. Ale się kurzy. No bo słucha, to się kurzy. No, zgadza się. Jak w młynie. Jak w młynie. I co, całego potem sypiemy? Jak no, całego sypiemy, no. Żebyś chciał, to byśmy ci mogli nasypać tym. Żmijko, momentalnie. Ale pół minuty i nasypane. Odpalać ją. No, ale za odpalanie się nie opłaci, jak taki mały Big Bang. No tak, no. Żebym z 10 brał. No. To tak, a tak, to wiesz. No, dokładnie. Tylko najgorzej chyba z transportem będzie. No to zawieziemy do ciebie to. Najmniejszy problem. Jak tam Andrzejku, powiedz u ciebie z tym błotem? Poprawia się tam na podwórku coś czy nic? Na razie to jest tragedia. No bo deszcze jak przechodzą. My wozimy obornik z Jarkiem, to wiesz jak ono wygląda, te no. Podwórko. Rozjeżdżone całkiem. No i jaki plan, powiedz, masz? No jaki plan mam? No trzeba robić. Tylko wiesz co najgorsze w dzisiejszych czasach, czego nie ma? Finanse. O, bo sprzęt to powiedzmy masz ty, nie? No sprzęt mam. No, a chodzi tylko co? Chodzi o pieniądze. No. Bo chęci są, a brak pieniędzy niestety. Brak pieniędzy. To chyba w dzisiejszych czasach każdego, że pieniędzy nie ma. No. No rolnicy teraz narzekają, płody rolne tanie. No tak, kukurydza mokra po 40 zł. No. To co to jest? To ja jak w tamtym roku jak sprzedawałem, jak kupowałem, to co ja zarobiłem? To ja no. Dołożyłem do tego. Dołożyłeś do tego, no. Tak. I co to z tego? No. Z tego nic nie ma. No tak, no. Albo pszenicę po 60 zł. No. Niestety, takie czasy są. Rolnik ma ciężko. A jak, Andrzejku, na strajku byłeś? Ojciec był, ja nie byłem. Ojciec był w Jerzewie. Tam. W Jerzewie był. No, no. I nawet w hotelu chyba nocował, nie? No. No. A czemu nie pojechałeś na strajk? A wiesz, gdzie ja byłem, czy nie wiesz, gdzie ja byłem? A, w sanatorium. No, w sanatorium. Ja
z klatki po rębie, co robiłem? No co, na bałach byłem. A no zgadza się, góralki obracałem. No ja tak myślę, że góralki obracałeś. A teraz to dzieje, tylko dzwonią. A teraz tylko dzwonią. Tak jest, głowy zawracają tylko. No. Ale dobrze było w sanatorium, można jeździć. Można żyć, co? Tak jest. Ale brzydko zachował się, pamiątki mi nie przywiózł. Nie przywiozłeś pamiątki? Żadnej? Żadnej. Ja dla dzieci pamiątkę przywiozłem. A dla dzieci? No, przywiozłem pamiątkę. I jedną pamiątkę mam, czekam na odpowiednią, na tę osobę, którą... No. Tu... Jak może starczy to? Czy jeszcze sypiemy? A ile tu wagi może być? Nie, no tak nie będzie z 500 kilo. No to nie... Tak wiesz, żeby 60 podniosło, bo... Nigdy masz. A, ale to macie sprzęty, to nie, no to ładowarko to załadujemy, najmniejszy problem z tym. No a, to no, a teraz zważyć idziemy. No to zaraz. Na tą dużą? No na dużo zaraz podwieziemy, dawaj ładowareczkę, prezesie. Na dużą? No to możemy na dużą wieźć. No, na dużo zaraz. Tak wieź, żeby 60 to podniosło. No to zaraz będzie wiadomo, jak nie, no to usypiemy, jak za dużo będzie. A już żółtka będą jajka ładne z tych. Będą kupy, ładne jajeczka. Bo to na to jest to w tej jajce. No, ale zobacz, o. Piękna, zgrabna, ładna kukurydza. Nic nie przypalona, elegancka. Popatrz, żeby kolej kaczki podwójne żółtka miały. No. No zobaczysz, jak dasz dzień, dwa, trzy dni, zaczekasz i się okaże. Ale wtedy będzie jajek dużo więcej, bo to, czekaj, to białka dużo ma, dobrze mówię? No. Bo to białko to... To wtedy ojciec nie będzie wiedział, ile ich zbierać. No. Tylko on... tak codziennie rano staje, bo nic w chodniku nie chce nocować. Wszystko no. Na podwórku. I codziennie rano, tylko gdzie te jajka. No, no. Na podwórku. No w tym, tak, no. W tym błocie leżą. Ale no. Wiesz, te błoto już dni policzone, mam nadzieję. No. Że dogadamy się. No tak. Już dni będą policzone tego błota słynnego. Ważne, żeby nie pękło, bo nie daj Boże pęknie. Na wagę! Na wagę! A mały tylko. Idziemy. No i zaraz zobaczymy ile. No zobaczymy zaraz. Z 500 kilo więcej nie będzie, nie? No też tak myślę, wiesz? Tak żeby 60 nadała radę. Żeby 60 ci podniosła. No, no bo... Chyba, że w worki będziemy usypać. Aha, no brakowałoby. Dobra. Pomóc zdjąć czy samo zejdzie? Nie, dobra. Nie, tak on ich zostawi. Dobra. 420 kg mamy. Starczy? Dosypujemy, ale to dosypujemy, to jest. Żebyś drugi wał dosypił. No jak chcesz. A jest tu miejsce? Ale będziemy... Ale teraz jak masz już to 500. Będziemy się wozić? No jak sobie chcesz. Może wystarczy. Ja, to ty decyduj, nie ja. Dla mnie to... Odstawiamy ten worek. Do góry! No co, Andrzejku, jak u ciebie z tym błotem? O, to jakbyś takim walcem wjechał do mnie, to by to błoto, tylko by się rozeszło po sąsiadach. No ale wiesz, trzeba pierwsze wybrać tam, to by było no, te twoje bajorko. No. Przywieźć suchego towaru, piasku wsypać, kruszywa.
pewnie... I zagęścić nim wtedy. Jakieś wtedy, tak. Położyć... Szmatę. Szmaty, znaczy nie szmaty, tylko jakieś... Geowłókninę. O, no właśnie, położyć prawidłowo coś tak, jak tam. Się nazywa. No. Żeby nie przepuszczało wody. No właśnie, i wtedy będziemy działać z tymi maszynami. No. Ale nie, wjedzie na podwórek, to stanie szeroki. Nie, no pewnie, że wejdzie. Trzeba ci przywieźć walca, trzeba przywieźć koparkę i trzeba samochód i samochód. Wszystko. Samochód, no tak, i ludzi. I ludzi. I ludzi, bo... No to jeden pracownik już stoi. Drugi, o, stoi w żółtym. Drugi też już no, stoi. Co się chowa. Co się chowa. No, mówi, że ja nie będę robił. Hmm. Bo... No. No tak, tu już dwóch mamy, a ten, Jastrzębia. O, Jastrzębia, bo... Dla niego łopatę mam przygotowaną. O, a bo on placowy miał być tutaj. No placowy miał być. No właśnie. I nie widu, ni słychu. No i nie doszedł do tej pory. I nie doszło do tej pory. A miał być placowym tutaj. No, dlatego no, łopatę mam na niego przygotowaną. A, jak no... przyjedzie to łopata, tu już zobacz, już będzie i trzech pracowników. O, no właśnie. No, jeszcze ja od ciebie wezmę trzech, to sześciu, to już, o, świat i ludzie. I robota będzie szła. I trzeba jakoś wtedy zaprosić kucharkę, żeby nam jedzenie robiła, nie? A no trzeba kucharkę. No właśnie, trzeba będzie pomyśleć nad tą kucharką, nie? No. O, dobry plan, nie? No. No bo... Obowiązkowo to trzeba kuchareczkę, no bo no, co będziemy no bo, jedli? No tak, nie będziemy po barach jeździć, bo do baru dojechać, to znowu szkoda godzina czasu. Minie. Szkoda no. czasu, dzień krótki, tak robotę trzeba szybko zrobić, tydzień no. czasu i żeby ogarnąć ci te podwórko. Tak, no. No bo tak samo wiadomo, ja muszę gnój, takie inne sprawy. A no. jak będzie rozkopane podwórko, to jak ja wyjadę? Nie wyjadę no, wtedy. No nie wyjedziesz, no. No. Ja tam nie wiem, czy tam jeszcze nie trzeba będzie szczotki. A wiesz czemu? Bo jak będzie się wywozić błoto, żeby zaraz na policję nie dzwonili na ciebie. A, dobrze. A masz szczotkę to? Mam szczotkę. A, no to... Albo Sławka zatrudnimy i będziemy... Albo Sławek z tym, z miotełką będzie stał i będzie no z tak, no. No faktycznie, no. O, będzie miał zajęcie. No. No. No tak, no bo... No, no nie będziemy tej wieźli szczotki wtedy już. No ale lepiej wziąć. Wziąć na wszelki wypadek? No bo jak dojdzie jeszcze, do skutku... To trzeba dwa razy obracać, a tak to byśmy na jedną lawetę załadowali walca i koparkę by weszło dwie maszyny. A wiesz, a może nie będzie padało, to może to obeschnie? No bo my nie wiemy, no skąd my wiemy. No dzisiaj taka pogoda, jutro taka. No tak, taka ale dzisiaj padał deszcz. Dzisiaj padał deszcz. No. I to dobry padał u nas, nie wiem jak tutaj. Tutaj za bardzo... Nie, tutaj trochę porusi, bo wiesz... Ale tam dobry u nas dawał. Dobry? Dobry dawał z rana. Ja myślałem, no. Już nie przyjadę po kukurydzę. No, no, no. No co, idziemy... No to idziemy jeszcze tam dosypać tego, no tej tak. kukurydzy tam. A, czekaj, albo worek nasypiemy. No worek jeszcze zwykły nasypiemy, worek, no i wszystko, no. Dobra, dosypujcie jeszcze sobie no, trochę. No, dosypiemy troszkę, no. bo... Ostatnia moja niech będzie, o. To, no i dobra. To raz teraz 60 twoja będzie miała co no robić. Tak. Aby do góry to koniec stanęło, ale nie powinna nie, stanąć. Nie, powinna stanąć. Nie powinna. Także o tak o. No, ważne, że jest kukurydza dobra. Także już teraz 500 kg na pewno mam. No, zgadzam się. 500 kg, masz 500 Mam 500, kilogramy. No. Już nie będziemy tego wieźli na wagę. Nie, tam za kilogram no, czy za dwa kilogram, to wiesz. Kilogram czy dwa to nie będziemy. My się dogadamy. No tak, no. A jak robimy to z podwórkiem? No z podwórkiem to jest poważna rozmowa, bo to wiesz, że to duże koszty. No ja wiem. No. No. Ale będziemy Ale robić. Zrobisz raz i będziesz miał. Tylko posłuchaj mnie, ja się troszkę obawiam wywalić powiedzmy z 50 tysięcy, bo no. tak coś czuję, że koło tego może być, coś no. koło tego, bo tego do końca nie wiemy, bo tak zaczniemy robić, to będzie wszystko widać. Wszystko wyjdzie w trakcie, no właśnie, jak to wyjdzie i później za rok, za dwa znowu mieć błoto, to mi trochę, wiesz. No ale dlaczego mówisz, że będziesz miał błoto? Nie wiem, no bo tam kaczki, krowy biegają, o to chodzi. O to chodzi. To znaczy krowy nie biegają, tylko wiesz, jak ja powiedzmy ten wybieram obornik, no. no to one muszą po podwórku biegać. No. To wiesz jak to wygląda. I traktorem jeździ, a traktorem najgorzej. No to tak. No, ale jak będzie zagęszczone, nie? To nie powinno chyba. No. Jak będzie zrobione. No. No zobaczymy, no to. No, ale się okaże. Okaże się z tym podwórkiem. Mam nadzieję, że będzie
okej, okay, nie? No. No. Będzie turystki, wtedy będą się kąpać. No, będą się kąpać. W wannie, nie? Na puście no. wody i w wannie będą się kąpać. No. No. To podwórku jakoś zrobimy, nie? No tak. Nie. Nie za dzień, to za tydzień, nie? No. Ale zrobimy. No dobra, to co, idziemy się rozliczać? No to tutaj bierz sponsora. No, ja biorę sponsora i, no. i będziemy tam ten, idziemy. No. A ja zapraszam do komentowania, jak zwykle, do subskrypcji i do zostawienia suba pod naszym ostatnim filmem. A ja też idę, powiedzmy, tam do brata zobaczyć, ile on pieniędzy zapłaci za tą kukurydzę.